Witam wszystkich serdecznie, Rafał z tej strony z Gambita Tradera. Witam na porannym przeglądzie, który miał być niestety o 10, a niestety nie udało mi się wyrobić. Przepraszam za to, za godziną obsuwę, nie była to moja wina. No, natomiast już jesteśmy, możemy zacząć analizy. Jeśli macie jakieś propozycje, chcielibyście, żebym rzucił na coś okiem, dawajcie znać na czacie, ja z chęcią Wam to przeanalizuję. I co? Zaczynamy. Może zaczniemy sobie od kalendarza na ten tydzień. Na co warto zwrócić uwagę? To na pewno jutro na godzinę 14.30 dostaniemy PKB za trzeci kwartał w USA. I jeżeli tutaj będą mocne wahania od prognoz, no możemy się po prostu na niezłe bujanie tutaj nastawić, więc uważajcie w szczególności, jeśli chodzi o dolara. Jeśli chodzi o czwartek, no to wiadomo, CPI za listopad, zobaczymy, czy jak wygląda u nas w kraju i czy to CPI będzie miało jakiś wpływ na politykę monetarną u nas na parkiecie. No i również dostaniemy PKB za trzeci kwartał, więc też tutaj warto patrzeć. I też o godzinie 14.30 z USA przyjdą wnioski o bezrobociu. To też pokazuje, w jakim stanie jest gospodarka w USA. No i w piątek, poza indeksami, warto zwrócić jeszcze również na godzinę 17, kiedy będzie przemawiał Jerome Powell. Więc tyle, jeśli chodzi o taki kalendarz. Natomiast pójdźmy sobie teraz do analiz. Witam wszystkich, cześć. Rzucę okiem na UK-a i rzucę okiem na kakao, ale to może troszeczkę później. Na kakale mnie bardzo dawno nie było, więc może tam zrobimy analizy trochę od podstaw. Natomiast tutaj zacznijmy sobie od indeksu dolara amerykańskiego. I teraz tak, wracając do poprzedniej analizy. Dolar amerykański dojechał nam tutaj do tej strefy, którą wyznaczałem w zeszłych tygodniach. Jest to strefa po prostu testu tego impulsu tutaj do góry, który może nam zapowiadać kontynuację globalnych wzrostów na dolarze. Teraz trwa test tego impulsu do góry. Jeżeli ten test się powiedzie, możemy jechać po prostu dalej wyżej. Więc jeżeli handlujecie pary walutowe do dolara, warto tutaj patrzeć na ten indeks i patrzeć, jak nam się tutaj ta cena zachowuje. Na ten moment wjechaliśmy tutaj w tą strefę. Ja oczekuję, że tutaj cena nam co najmniej spowolni i troszeczkę pokonsoliduje. Natomiast mniejszego interwału warto patrzeć, co ta cena robi. I w sumie zrobiła to, co ja chciałem, żeby zrobiła. Czyli wybili tutaj ten dołek, przez co teraz ten wierzchołek jest już dla mnie mniej ważny. I dopóki teraz, nie mogę tego złapać tutaj, dopóki nam nie wybiją teraz tego wierzchołka, dopóty ta cena będzie nam osuwała się troszeczkę w dół. I tutaj również ta strefa podażowa również nam schodzi troszkę teraz w dół. Zobaczymy. Ja bym liczył teraz, jeżeli faktycznie mieliby zawrócić, to chciałbym zobaczyć najpierw wybicie tego wierzchołka tu, korektę. I wtedy jazdę do góry z powrotem. Tak, z atakiem tutaj po ten wierzchołek. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Na razie muszą nam złamać ten ruch spadkowy. Na to się jeszcze nie zapowiada, więc póki co czeka nas po prostu kolejne kilka dni czekania. Warto zwrócić uwagę, że na dniówce mamy już wyładowane dosyć mocno RSI, więc można byłoby się tutaj przypatrywać teraz już powolutku odwrócenia. I tyle, jeśli chodzi o indeks. Tutaj pytanie o DXY-a, czy ja go rozpisuję w Eliocie. Powiem szczerze, że nie. W Eliocie, bo tutaj to falowo mi po prostu nie zachowuje. Ja raczej waluty staram się handlować z płynności, czyli w wyszukiwaniu z mocnych stref popytowych i podażowych, które wynikają po prostu ze wzmożonej aktywności grupy graczy. Tak gram przeważnie waluty. Jeśli chodzi o Eliota, to bardziej albo krypto z niższego interwału, albo akcji. Tak. Dobra. Korekty nieregularnej byś tutaj szukał. No, jeżeli szukasz to do dołu, no to tu możesz mieć albo korektę nieregularną. Bo tutaj co mieliśmy? Mieliśmy płytkie A? Nie mieliśmy płytkiego A nawet.
Więc tutaj najwyżej moglibyśmy dostać płytkie A, musieliby wybić się teraz przez ten dołek, powrócić i dopiero wtedy zjechać w dół. Ale ja w ten sposób na to nie patrzę, bo ja mam za plecami trend wzrostowy. Ja się tego trendu będę trzymał, dopóki on nie pęknie, a żeby pęknął mi trend wzrostowy na indeksie dolara amerykańskiego, to muszę wybić dopiero ten dołek tutaj. Więc ja w taki sposób nie patrzę na to. Nie patrzę Elliotowo, bo to jest. No, w tym przypadku to jest nie ta analiza, nie? Ale natomiast z takiego dużego interwału zobacz sobie, jak ci się ten DXY układa. Bo tutaj właśnie zobaczysz korektę nieregularną z dużego interwału, gdyby wybili tutaj ten wierzchołek, nie? Ale to mówię, ja w taki sposób na indeks dolara nie patrzę. Dobra, tyle jeśli chodzi o ten. Przejdźmy sobie do tytułowego złota. No bo teraz tak, ja w tytule tego filmu napisałem, że będę się spodziewał ataku już po nowe ATH i tego się będę póki co trzymał, dopóki tutaj od tego miejsca trwa trend wzrostowy. Jeżeli on mi nie pęknie, ja będę chciał zobaczyć atak po nowy szczyt i jeżeli się uda, to po korekcie ja będę szukał pozycji na long. Nie wiem, czy oni tu zrobią jeszcze jakąś głębszą korektę, fajnie by było. Tak, i wtedy z okolic tutaj 1980, gdyby mi wrócili i narysowali jakąś strukturę, którą znam, może jakąś akumulację, wtedy chciałbym dołączyć do dalszych tych wzrostów, bo wierzę, że to ATH może się tu wydarzyć z dwóch powodów. Po pierwsze, za plecami mamy globalny trend wzrostowy, po drugie, lokalnie też mamy trend wzrostowy, który nie pęknął. Ten dołek tutaj dostaliśmy potwierdzenie, że ten od tego miejsca trend wzrostowy również trwa. Też radzę się przyjrzeć temu, jak złoto się zachowywało w zeszłym roku przed świętami. To było miejsce, w którym oni robili dosyć sporą akumulację i wyjechali nam tutaj po ten wierzchołek. W tym roku była krótsza akumulacja, była to spowodowane sytuacją na Bliskim Wschodzie, ale mimo wszystko zobaczcie, jaki tutaj dostaliśmy silny impuls do góry. Więc ja nie mam prawa teraz tutaj szukać w ogóle czegoś na short. Tu patrzymy na złoto do dolara na Oandzie, nie? Ale jeszcze jest drugi wykres kontraktów CFD. I na kontraktach CFD to jeszcze Wam coś ciekawego pokażę, że tym wyższałem tutaj złoto zrobiło ATH. Więc jakbyśmy mieli sobie to rozpisać trendowo, no to tu mamy wyższy wierzchołek, wyższy dołek i wyższy wierzchołek. Więc ja nie twierdzę, że ten wykres jest kluczowy i tylko tego wykresu powinniśmy się trzymać, jeżeli patrzeć na analizę, nie? Ale po prostu widzę dużo przesłanek na to, że my mamy prawo teraz z tego miejsca atakować po nowe ATH. Jak wysoko? Szczerze mówiąc, ja nie mam zielonego pojęcia, jak mi złoto zareaguje po wybiciu nowego szczytu. Tak? Ale na ten moment, póki złoto jest w trendzie wzrostowym, my się tego trendu powinniśmy trzymać. Cześć Tomku, dziękujemy za wspieranie naszego kanału. Bardzo, bardzo doceniamy Twoje wsparcie. I teraz tak, wracając do złota, gdzie jest ten YouTube tutaj? Ja bym chciał po prostu dołączyć teraz do tych wzrostów. Pomysł na ten moment mam taki, że gdyby wrócili mi tutaj do tej strefy, która będzie po prostu podtrzymaniem tego trendu wzrostowego, ja bym chciał tutaj wyszukać formacji świecowej bądź czegoś, co mnie zachęci do zajęcia pozycji długiej. Tak, mówimy tutaj o interwale dniowym. Jeżeli chodzi tutaj o atak na ponowne ATH, to dopiero bym chciał dołączyć do wzrostów z takim zasięgiem po powrocie w to miejsce. Natomiast z mniejszego interwału, ja w zeszłym tygodniu tu gdzieś wystawiałem strefę na long. I ona, jak widzicie, no trochę podziałała, trochę nie, no bo czekajcie, może wrócimy do tej analizy. Ona wyglądała w taki sposób, że oczekiwałem powtórzenia tej korekty tutaj i rozpisywałem to tutaj już falowo. Tak, licząc na to, że z tego miejsca dostaniemy podjazd po nowy szczyt. Natomiast to jeszcze się nie wydarzyło. Mało tego, pogłębili tutaj ta świeca pogłębiła nam tutaj ten spadek, nie? I teraz ja mam pod znakiem zapytania, czy oni teraz tutaj wybiją ten wierzchołek już teraz,
no bo zrobili tutaj bardzo głęboki zjazd. Zrobili tak zwany overbalance, największej korekty w tym lokalnym trendzie wzrostowym, co mnie może skłaniać do tego, że coś tutaj się powoli z tym trendem wzrostowym generalnie zaczyna dziać. Więc być może się doczekam tej swojej korekty i z tego miejsca dostaniemy jakiś zjazd tutaj do tej większej strefy, w której ja będę szukał zasięgu po nowe ATH. Czy można tu szukać shortów? W mojej ocenie nie. Jest na to za wcześnie. Tak naprawdę, jakbyśmy mieli szukać shortów pod trend, a zobaczcie, że ten trend sobie jedzie w taki sposób, a trendu się zawsze powinniśmy trzymać, to my mamy prawo postawić teraz shorta dopiero, kiedy wybiją nam tutaj ten dołek. Więc tutaj ja się bym bał otwierać short, no bo mogą po prostu pojechać stąd dalej wyżej i wyżej i wyżej, nie? Natomiast gdyby mi zjechali tutaj do tego miejsca, to na pewno ja bym chciał popatrzeć po prostu za long i wtedy próbować dołączać do interwału z wyższego rzędu, nie? Więc na ten moment złoto widzę tak. Fajnie by było, gdyby oni teraz faktycznie wybili tutaj. No, wybiliby tutaj ten poziom 2018, zrobili takie coś, potem zjechali w dół i tu w tym miejscu szukać short. Dlaczego? Dlatego, że chociaż dostaniemy złamanie tego ruchu tutaj. Tak? Bo wtedy to już by wyglądało w taki sposób. Tu mielibyśmy ostatnią zieloną strzałeczkę, tu nową, a potem jakby wybili ten dołek, to tu w tym miejscu ja bym próbował dołączyć na jakiś krótkoterminowy short. Jakiegoś skalpa sobie złapać tutaj. Ale na razie to jest tylko gdybanie, nie? Więc tak bardziej chciałem Wam pokazać, w jaki sposób może by było się to za ten handel tutaj zabrać. Natomiast na ten moment, jak dla mnie złoto, trzeba siedzieć i obserwować, co ono zrobi. Tak? Więc szukać tutaj albo dołączenia globalnego, tak jak ja bym chciał tutaj na atak po nowe ATH z tego miejsca. Albo jeżeli ten lokalny trend miałby dalej trwać, to próbować jeszcze tutaj z tej mniejszej strefki. Co cena zrobi, jeżeli teraz zjadą tu? Tak? Bo może po prostu będą kontynuowali ten lokalny trend wzrostowy. Tak? Pamiętajcie, my się zawsze powinniśmy trend utrzymać, bo to jest najbezpieczniejsza gra. Tak? I jak będziemy się trzymali danego trendu, to pomylimy się tylko raz, kiedy ten trend się skończy. Nie? Więc na ten moment tak widzę złoto. Przejdźmy sobie teraz do Bitcoina. I co? Może najpierw widok z tygodniówki, jak to się tam ułożyło w zeszłym tygodniu. Ja wrzucałem ostatnią analizę u nas na grupie i dostaliśmy kolejną świecę, która nie zapowiada nam spadków. Mamy tutaj, widać, wykupienie, mamy dłuższy knot u dołu niż knot na górze, więc świadczy o tym, że są jeszcze wciąż kupujący. Więc z interwału tygodniowego ja dalej nie dostałem żadnego sygnału na spadki. Tak? Mamy tylko tutaj naładowane RSI, co prawda jesteśmy tutaj w strefie globalnej podażowej, tak jak tłumaczyłem w zeszłym tygodniu. Wszyscy ci, co tutaj kupowali, mają teraz okazję, żeby po prostu z tego rynku wyjść. No natomiast jeszcze nie dali czytelnego sygnału na interwale tygodniowym, więc ja bym na ten moment po prostu z jakimiś zakupami bądź sprzedażą na spot wstrzymał. Mam wyznaczone tutaj dwie strefy, o której wspominałem ostatnio, i tych stref będę się po prostu trzymał. Dopóki mi tutaj nie zjadą, ja nie będę robił żadnych zakupów na Bitcoinie. Tak? Tak, spojrzę na ropę za momencik. Czemu nie? Tak więc w tym momencie ja siedzę z wyższego interwału i obserwuję. Natomiast jeżeli chodzi o niższy interwał, no to tutaj, jeżeli chodzi o Bitcoina do dolara, nie, czyli tak nie na kontraktach futures, gdzie ten rynek jest troszeczkę bardziej zmanipulowany,
Tu powoli zaczynam widzieć dystrybucję. Widzę, co mi się robi tutaj na tych wyższych strefach, a jak szybko wyciągają te świece do góry. Więc ja nie wiem, czy tu nam się po prostu ładny łajkow nie narysuje, ale muszą się teraz dwie rzeczy zająć. Tutaj ten trend jedzie sobie w taki sposób. Dopóki nie zobaczę teraz wybicia tego dołka tutaj, na tym walorze, to ja nie mogę powiedzieć, że ten trend się skończył i powinniśmy dalej się trzymać tego trendu. Więc chciałbym zobaczyć dwa potwierdzenia. Po pierwsze, wybicie się z tej linii trendu, tej dolnej niebieskiej, i drugie, wybicie tego dołka. To będzie dla mnie potwierdzenie, że faktycznie tutaj ten ruch, na który patrzymy, to była dystrybucja, i z tej dystrybucji wychodzimy, robiąc korektę tu. I po tej korekcie ja na spota będę się tutaj pakował. Jeśli chodzi o handel na dźwigni, ja używam drugiego wykresu. To są perpetual kontrakty z Binance'a. No bo tam na futuresach po prostu na Binance'ie handluje. I tutaj sytuacja ta z tym trendem wygląda trochę gorzej, ze względu na to, że ten knot tu, ze względu na short squeeze'a, którego zrobili niedawno, po prostu wyciągnął tą cenę do góry. I teraz po tym ostatnim podbiciu do prawie 38 500 dolarów nie wybili tutaj tego wierzchołka. Więc de facto dopiero tutaj, gdzieś w tych rejonach, okolicach 34 tysięcy, ja dostanę potwierdzenie, że mamy już ten trend spadkowy. Więc ta analiza jest dosyć śliska na ten moment i ja na razie siedzę i obserwuję. Nie mam prawa na razie żadnych struktur, czegokolwiek tutaj szukać. Nie. Falowo, jakbym miał rozpisać to na spadki, to ja dopiero co dostałem tutaj falę numer 1 i to dosyć słabą falę numer 1, bo nie wybiła mi tutaj istotnego dołka. I tu mamy głębokie A. Więc może sobie to A usuńmy, a weźmy sobie to narzędzie. Więc ja na ten moment mogę z falowości szukać dwóch rzeczy: albo korekty płaskiej, albo korekty pędzącej. I tak naprawdę mam teraz związane ręce. Muszę po prostu siedzieć i obserwować, siedzieć i czekać. Ewentualnie, jak mi się tutaj łajkow narysuje, to może faktycznie po wybiciu tutaj tego dołka dostaniemy sign of weakness i po tym sygnale będzie test. I ja na ten test będę po prostu szukał tutaj pozycji na short. Ale to jest wszystko, po prostu trzeba siedzieć cierpliwie i czekać. To jest najtrudniejsze w handlu, bo się chciałoby handlować tu i teraz, prawda? Ale no niestety są często takie momenty, w którym po prostu rynek musi się określić. Musi ilość sprzedających przeważyć nad ilością kupujących, żeby ta cena runęła. I czasami to po prostu trwa, bo tutaj trwa teraz wymiana zleceń. Ktoś tutaj robi teraz pieniądze na tym. Nie? Tak samo jak było tutaj. Nie wiem, czy pamiętacie, jak my robiliśmy tutaj analizę tej dystrybucji. Tak? I ona też tu trwała tygodnie. To trwało, proszę Was, 8 tygodni, 2 miesiące. A my tu siedzimy teraz, ile świeczek? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć świeczek tu siedzimy, więc jeszcze może nas tutaj kilka tygodni czekania czekać. I tak podchodzę do Bitcoina na ten moment. No mówię, mam związane ręce. Z mniejszego interwału ja nie chcę tutaj nic wrzucać. Można tutaj robić jakieś skalpy w jedną, drugą stronę, ale na to po prostu trzeba mieć czas. A ze względu na to, że to jest scalping, no to dzielenie się takimi analizami jest po prostu trudne, bo trzeba szybko reagować. I często też warto byłoby wytłumaczyć w ogóle, co się dzieje na tym wykresie, a przy scalpingu na to po prostu nie ma czasu. Dobra, tyle o Bitcoinie. Rzućmy sobie okiem na tą ropkę. I teraz ropkę może ja przypomnę, jak ja to widzę z dużego interwału. Od tego miejsca, gdzie mieliśmy covidówkę i cena nam zjechała do zera, dostaliśmy strzał do góry na, według mnie, fali numer 1. Tak? Tu ta struktura dla mnie nie jest jasna. Ja podejrzewam, że to jest fala numer 1. Tu dostaliśmy zjazd na płytkie A i teraz trwa jakieś B. I B w swojej naturze, ono mniej więcej powinno wyglądać w taki sposób. Powinno być trójfalowe.
i po tym trójfalowym B powinniśmy dostać falę C, nie? Która powinna wybić nam tutaj ten wierzchołek. Więc ten dołek, przepraszam. Więc ja z globalnego punktu widzenia gdzieś powolutku staram się tutaj po tych spadkach szukać jakiejś pozycji na long. Ale. Żeby ta pozycja nam zadziałała, oni muszą nam na ten moment rozwalić tą strefę tu. Bo z jednej strony tutaj mieliśmy trend wzrostowy. Tak? I poprzez wybicie tego dołka ten trend wzrostowy nam się skończył. I tu teraz tkwimy w trendzie spadkowym. I teraz, żeby to nasze całe B się ześciło, oni przede wszystkim muszą złamać ten trend tutaj i przełamać się z tej strefy tu. Ta strefa będzie trudna do pokonania, jak cena mi dojedzie, o ile faktycznie złamią ten trend, dojadą tutaj w te rejony, to na pewno będę szukał tutaj jakiegoś shorta bądź pozycji, bądź zamykać longi, jeżeli będę w nich siedział. I wtedy dopiero może atak tutaj po ten nowy wierzchołek. Ale to jest wszystko też gdybanie, póki co. Na ten moment tutaj trwa cały czas trend spadkowy. I tego trendu powinniśmy się trzymać. Tutaj była już raz strefa podażowa. Ona zadziałała. I teraz trwa tutaj walka. Trwa tutaj walka. Zobaczcie, że tutaj dostaliśmy dosyć silny sygnał, że ktoś tutaj już robi duże zakupy. To jest pierwsza sprawa, druga sprawa. Tutaj mamy formację przenikania. Gdzie mi znikło RSI? Ok, mam dwa RSI, jedno zamknijmy. Dobra. Tutaj dostaliśmy formację przenikania przy wyładowanym RSI. Więc pytanie, czy tutaj już nie następuje powoli zmiana kierunku. Ja bym chciał zobaczyć najpierw potwierdzenie zmiany kierunku poprzez wybicie tego wierzchołka i wtedy dopiero na korektę szukanie pozycji na up. Z takiego dłuższego terminu. Tak, i wtedy dopiero podjazd tutaj do tych stref, które rysowałem przed momentem. Tak więc znowu, nie pozostaje mi nic innego, tylko siedzieć cierpliwie i czekać. Tak? Tak jest najbezpieczniej. Tak jest najbezpieczniej, bo ta strefa tutaj, ta podażowa musi pęknąć. A ona ma jeszcze prawo zadziałać. Kiedy cena mi tu wróci, oni mogą jeszcze spuścić cenę poniżej tego dołka. Z mniejszego interwału, czy nam się tutaj coś falowo rysuje? Bo co prawda nie wybiliśmy tutaj tego wierzchołka, ale może dostaniemy jakąś czytelną strukturę korekcyjną, o ile już ona się nie wydarzyła. Tu mieliśmy zjazd na głębokie, a no mamy tu korektę płaską. Zobaczcie. I tutaj mieliśmy strefę zakończenia korekty płaskiej, więc teraz pytanie, czy oni nam już tego trendu tu nie odwrócą. Tak więc uwaga. Gdyby mieli odwrócić, no to nie wiem, czy dadzą jeszcze okazję wsiąść w to. Mnie tu nie ma w longu, nie łapałem tego. Co my tu jeszcze mamy? Fajnie jakby również wybili się z tej linii trendu tutaj. Tak, wtedy oni wyjdą z tego trójkąta. I może wtedy pojadą do góry. Tylko pytanie, no właśnie ten wierzchołek jest istotny teraz tutaj w tej analizie. On musi pęknąć, wtedy może z tej korekty płaskiej zrobi nam się korekta pędząca i na tą korektę pędzącą na pewno już bym się tutaj ładował na long. Tak bym widział ropę na ten moment, nie? Wtedy nam się zrobi taka strukturka. I z takiej strukturki wtedy tutaj ja będę szukał pozycji gdzieś na long po czytelnym sygnale na 4 godziny. I tak na razie widzę ropę, tak? Chciałbym zobaczyć tak naprawdę jeszcze wyjazd poza nowy wierzchołek tutaj, czyli powyżej $95 za baryłkę, ale no na ten moment jest to z fundamentów dosyć mało prawdopodobne ze względu na nadchodzące wybory USA w przyszłym roku. Nie, rządowi nie zależy na tym, żeby cena ropy była wysoka, ponieważ wysoka cena ropy napędza inflację i powoduje problemy gospodarcze. Nie? Więc no, zobaczymy, co z tego wyniknie. Na razie ja się zaobserwuję i czekam. Zobaczymy. Dobra, tyle jeśli chodzi o ropkę. Rzućmy okiem
Macie coś, co byśmy chcieli? Mobruk i Tauron. Dobra, to przejdziemy do Waszych próśb. Ja może zacznę od prośby, którą dostałem u nas na grupie, do której też Was serdecznie zapraszam. Pierwsza z próśb to tyczyła się Movie Games. To jest spółka z polskiego parkietu. I teraz chciałbym Waszą uwagę zwrócić tutaj na jedną rzecz. Jesteśmy generalnie w miejscu, gdzie jest tanio. Nie, zróbmy sobie to na zielono. Tu powiedzmy, że jest po prostu historycznie drogo. No i cena ma dziwnym trafem. Cena lubi podróżować z miejsca, gdzie jest tanio, do miejsc, gdzie jest drogo, żeby potem znowu zwalić się, gdzie jest tanio. Ot taki cykl, nie? Żeby ktoś na tym mógł w ten sposób zarobić. I tutaj na co uwagę Waszą chciałem zwrócić, że owszem, tutaj wybili nowy dołek, nie? Wybijając nowy najniższy dołek tutaj, poprzez wybicie tego dołka tu. Ale tutaj sobie trwał trend spadkowy. Do tego miejsca tutaj. I tu powolutku coś tam się buduje prowzrostowego. Mamy jakiś tu szczyt, dołek, wyższy szczyt i wyższy dołek. Naruszyli tutaj ten poziom i to może powolutku zwiastować o tym, że coś tutaj się dzieje już na prowzrost. Więc warto sobie teraz tutaj siedzieć i obserwować, co oni tutaj na tej cenie robią. Być może to z Wyckoffa jest po prostu Sight of Strange i po tym sygnale tutaj dostaniemy jeszcze test. Tej akumulacji. Tak, tutaj dostaniemy tego zwanego springa. I wtedy jak wyjdą z tej akumulacji, no to wtedy można by było się gdzieś tutaj pakować z większymi zakupami. Natomiast cały czas jesteśmy tutaj w strefie, gdzie jest relatywnie tanio. I jeżeli kogoś to nie boli, no to można byłoby tu się zaczynać pokusić na jakieś powolutku robienie zakupów. Nie? Tylko to mówimy o długim, długim terminie, czyli mrożeniu kapitału nawet na 2 lata. Więc też bierzcie pod uwagę, kiedy robicie tego typu zakupy. Jeśli chodzi o falowość, mamy głębokie A. Proszę, mieliśmy korektę pędzącą tutaj. Tu była strefa zakończenia korekty pędzącej. Dostaliśmy tutaj silny sygnał do góry. Mamy 3 białych żołnierzy. Tu trwa teraz ich test. Więc tu z mojej strony zielone światło na robienie zakupów. Niech sobie cena zjedzie do... Momencik. Się tutaj rozwaliło. Niech sobie cena zjedzie poniżej 28 zł. I szukać takiej pozycji. Pod inwestycje. I zobaczyć, jak się to będzie teraz tutaj układało. Bo mogą jeszcze tu wybić ten dołek, mogą się trochę tu jeszcze dłużej poakumulować, jeżeli nie będą chcieli faktycznie iść do góry już teraz. Tak. A potem po prostu pojechać. Pojechać już z nowym trendem, który tutaj widać, że się już ładnie coś tutaj nam się prowzrostowego buduje. Dobra, to była jedna z próśb. Tutaj widzę, że Max prosi o Asbis i Votum. Bardzo proszę. Asbis. Zobaczymy, co nam się tutaj układa. No powiem tak, jesteśmy w miejscu, gdzie jest rekordowo drogo, więc tutaj o zakupach ja nie radzę robić zakupów na ten moment. Tu jest strefa, gdzie jest po prostu tanio. I dopóki nie zjadą nam do tej strefy, nie robić żadnych zakupów na ten moment. Ewentualnie jeszcze, to jest interwał miesięczny, gdyby zjechali tutaj jeszcze do tej strefy i może powtórzyli tą korektę, tutaj szukać okazji poniżej 13 zł. No bo wtedy będziemy jechali zgodnie z obowiązującym trendem, tak? Tu zielona strzałeczka, tu zielona strzałeczka, tu, tu i tu dostaliśmy wyjazd po nowe ATH. Tylko tutaj uwaga, bo
Tak jak na poprzedniej spółce, na tych Movie Gamesach, zobaczcie. Był potężny wyjazd do góry i cena nam się zwaliła tutaj w dół i to dosyć intensywnie. Żeby się nie okazało, że tutaj dostaniemy podobnie. Po prostu cena będzie teraz tutaj łupać w dół, łupać w dół. Tutaj z tej strefy dostaniemy jakieś tam większe odreagowanie, po czym się zwalimy znowu do dołu. Takie jest niebezpieczeństwo. Jeżeli masz tą spółkę, to na pewno już powinieneś po zakupach tutaj, powinieneś być stake profitowany. Czy to stąd, bo tu były czytelne sygnały na to, że ten trend wzrostowy nam się kończy, czy teraz stąd, bo tutaj rysuje nam się już jakaś struktura prospadkowa w mojej ocenie. Widać tutaj już jakąś dystrybucję, nie? Aston Martina zaraz rzucimy też okiem, bo była prośba na grupie. Nie wiem, Kamilu, czy to ty? Jeśli tak, no to zaraz rzucimy na to okiem, tak? Więc na ten moment tu jak sprzedaż jak najbardziej. Natomiast tu po zjeździe do 13 zł patrzeć, no nie powiedziałbym, nie przesadzałbym, że szukałbym sygnału tutaj na interwale miesięcznym. Jeżeli na interwale miesięcznym dostaniemy czytelną formację świecową, bądź jakąś tutaj chwilową akumulację, to z interwału tygodniowego szukać tutaj testu i dołączenia. Tak jak to było tutaj. Trzech białych żołnierzy, test, poszli do góry. Jeżeli tutaj dostaniemy i wyładowane RSI na tygodniówce, więc jeżeli tutaj dojdzie do tego ponownego scenariusza, no to też. Formacja świecowa, test i próbować dołączać. Jeżeli po formacji i po teście pojadą do góry, natomiast zobaczysz, że cena jednak wraca, to jest duże niebezpieczeństwo, że się cena już zwali tutaj niżej. Nie? Więc też tutaj ostrożnie. Tutaj też, jeśli chodzi o analizę tego wewnętrznego trendu, tutaj ten wierzchołek był kluczowy, więc może sobie to uprośćmy. Ten trend jedzie tak. I teraz, co się tu wydarzyło? Jest oznaka słabości. Sign of weakness. Więc pytanie, czy nam się też tutaj nie zaczyna budować jakiś łajkow. Nie? Więc to mógł być nasz no i sorry. To mógł być nasz ultimate test. Tu mogliśmy mieć BC, a tu mogło być ultimate rally. I teraz pytanie, czy z tego miejsca jeszcze nie dostaniemy podbitkę do góry tu i zwałek w dół. To wtedy mielibyśmy czytelną strukturę wyckoffową. Tak, czyli tutaj ultimate test after distribution. Tutaj potem finalny sign of weakness. Tutaj last point of supply i wtedy zwałę w dół. To tak z wyckoffa to by wyglądało, nie? Więc warto teraz patrzeć, czy cena tutaj będzie podążała nowym trendem spadkowym. Też warto teraz patrzeć na tygodniówce, albo może nawet na dniówce, zobaczmy. No, nawet można patrzeć. Jak się ten trend będzie nam układał? Na ten moment zobacz, jedzie do dołu. Więc no, jeżeli teraz złamią ten lokalny trend spadkowy, ten czerwony i wybiją ten wierzchołek tutaj, przepraszam, wybiją ten wierzchołek tutaj, bo ten wierzchołek jeszcze nie jest istotny, dopóki nie wybiją tego dołka. W każdym bądź razie, jeżeli wybiją ten wierzchołek tutaj, to znowu ci odwrócą trend. I to świadczy o tym, że tutaj jest po prostu, zaczyna być trend niezidentyfikowany, nie? Czyli po prostu mogą się po prostu zacząć dystrybuować tutaj, więc jest takie ryzyko. Nie? Więc jak podjechaliby do góry jeszcze, to ja na pewno bym większość już upłynniał. W tym momencie, jeżeli nie upłynniałeś, jest ryzyko takie, że już z tego miejsca zwalą ci się w dół, ciągnąc ten trend do dołu. Nie? Tak więc tutaj uwaga. Dobrze, to był Asbist. Coś tam jeszcze chciałeś chyba. Wotum. Wotum. Tej spółki nie znam też. No ale to też tak wygląda. Zaraz rzucimy okiem, jak to wygląda. Korekta płaska.
Czyli mamy tutaj czytelny pięciofalowy ruch, a po pięciofalowym ruchu następuje. Oj, sorry, pokaszaniłem to jeszcze raz. Tu mamy pięciofalowy impuls do góry, a z Eliota po pięciofalowym impulsie. I to naprawdę wygląda dosyć ładnie. Powinniśmy dostać trójfalową korektę. Co najmniej. Do 30 zł za jedną akcję tej spółki. Teraz dojechaliśmy do płytkiego, a być może stąd dostaniemy jakieś odreagowanie. I wtedy zwałę tu. Kluczowe będzie podtrzymanie tego dołka tu. To będzie pierwsza strefa popytowa z płynności, która będzie miała za zadanie nam obronić trend. Ten wzrostowy trend. Natomiast jak tutaj ten dołek wybiją, no to możemy zejść nawet poniżej 24 zł za jedną tą akcję. Tak więc tu teraz walczą dwa trendy ze sobą. Ten globalny wzrostowy. Już sobie go uprościmy w taki sposób. I ten trend trwa. Ten globalny trend trwa, dopóki nie wybiją nam tego dołka tutaj. Natomiast tutaj buduje nam się nowy trend spadkowy. Lokalny, tylko to jest lokalny z niższego rzędu. Więc pytanie teraz, co oni zrobią tu? Raczej bym obstawiał ze względu na to, że za plecami mieliśmy już ten pięciofalowy ruch. Tu dostaliśmy zjazd do dołu. Tu już widać, że nie mieli siły. Nie mieli siły i zobacz, jak tutaj była duża wymiana zleceń. Więc tutaj raczej upłynniają teraz zyski i cena powinna nam zjechać do dołu. Pytanie teraz tylko w jaki sposób. Tak? No i tutaj ta zielona strefa to będzie ostatnia strefa, która będzie miała za zadanie podtrzymać ten ruch do góry. Jak ta strefa pęknie i wybiją ten dołek tutaj, no to uwaga na tą spółkę. Bo oni mogą zrobić taką strukturę korekt, ale nikt nie powiedział też, że ta struktura korekty, oni mogą ją zrobić taką. Bo też takie są. I wtedy dostaniemy korektę płaską. Więc znowu tutaj z powrotem zjazd do miejsca, gdzie jest tanie. A jak widać na polskich spółkach, jak one lecą do dołu, no to lecą już naprawdę no, wręcz pionowo. Zobaczcie na Data Walka, jak ostatnio poleciał w dół. Nie, nawet na te Movie Games, jak one poszły do dołu. Więc tutaj po prostu teraz uwaga. Dobra, rzućmy jeszcze okiem na tego Aston Martina, bo tutaj było pytanie, czy to jest dobre miejsce do robienia zakupów. W mojej ocenie to jest bardzo złe miejsce do robienia zakupów z prostego powodu. Jeżeli ktoś nie lubi mrozić swojego kapitału na długi, długi czas, to takie miejsce jest bardzo słabe. Tu widzimy, mamy trend spadkowy. Cały czas cena jedzie do dołu. Nie ma tutaj żadnych oznak tego, że z wyższego interwału cena zaczyna nam jechać do góry. Tu owszem, mamy pewną konsolidację, cena już te spadki spowolniły, nie? Ale te spadki spowolniły dlatego, że z 4000 funtów za jedną akcję Aston Martina zjechaliśmy o 97%. Nie? Więc teraz pytanie, czy to jest okazja, czy raczej zły pomysł? Bo coś, co kosztuje teraz 236, a kosztowało jeszcze ile rok temu 88 funtów. Dlaczego to nie miałoby kosztować 50 funtów za jedną akcję? Globalnie za plecami mamy trend spadkowy. Tu owszem, tworzył nam się jakiś trend lokalny wzrostowy. Ale tutaj wybili ten dołek.
Więc pytanie, czy tutaj już nie jesteśmy w trendzie spadkowym, że dostaniemy teraz tutaj odreagowanie w dół i atak po nowy dołek. Ja wiem, że to wygląda jak okazja, nie? Ale ryzyko z takimi okazjami jest takie, że wy władujecie w to pieniądze, a potem będziecie czekali. Kilka lat na to, aż ta cena faktycznie pojedzie do góry. A wciąż jest ryzyko, że po prostu Aston Martin w dobie dzisiejszego kryzysu, jaki mamy, nie da rady. Bo to jest marka premium, angielska, więc pytanie, czy takiego Aston Martina nie będzie czekało to, co inne takie marki premium, które no po prostu no, znikają na rzecz, nie wiem, elektryków czy coś, nie? Ja się nie znam dosyć mocno na motoryzacji, więc też nie chcę tutaj wróżyć odnośnie Aston Martina, ale no równie dobrze nie wiem teraz, kto jest właścicielem Aston Martina. Jeżeli nikt, no to nie wiem, przyjdzie General Motors, kupią go i nie będzie nic warta ta spółka, nie? Więc takie jest ryzyko. Więc dla mnie Aston Martin jak na ten moment, albo naprawdę na bardzo, bardzo długi dystans robienie zakupów, bo jest po prostu tanio, ale po prostu uwaga. Uwaga, bo można tutaj zamrozić kapitał na długi czas, a też ryzyko jest takie, że ta spółka zbankrutuje. Takie jest ryzyko. Nie? Dobra, rzucę jeszcze okiem na ostatnią rzecz, czyli na Brytyjczyka do Nowozelandczyka i będziemy kończyli. Natomiast ja Was serdecznie zapraszam do nas na grupę Discordową. Też jest taka prośba od Tomka, żeby się uważali na różnego typu scam, który niestety w ostatnich miesiącach bardzo u nas na grupie się nasilił. Ludzie się podszywają pod nas, oferują jakieś gówniane szkolenia, jakieś gówniane metody. My nigdy czegoś takiego w taki sposób nie robimy, nie piszemy do Was prywatnie i nie namawiamy nikogo na nic, co mogłoby spowodować Wasz uszczerbek na portfelu, tak? Więc uważajcie, uważajcie, jeżeli widzicie, że ktoś z naszej grupy, czy to ja, Tomek, czy Kozik, czy któryś z naszych partnerów, wypisuje jakieś propozycje. Uważajcie na to, bo no, ktoś, kto będzie mało uważny, a będzie zachęcony szybkimi zyskami, może popełnić błąd. Prośba, uważajcie na to, sprawdzajcie, najlepiej sprawdzać datę dołączenia takiej osoby, która pisała do Was. Ja na Discordzie jestem od kilku lat, Tomek jest od bodajże 2021 roku, więc jeżeli widzicie, że jest jakiś Tomek, albo Rafał, albo Kozik, który przyłączył się 2 miesiące temu do Discorda, to uważajcie, naprawdę. Bo ci ludzie nie mają skrupułów, oni chcą tylko Waszych pieniędzy. Dobra, teraz tak. Brytyjczyk do Nowozelandczyka, co nam się tutaj dzieje? Z interwału miesięcznego tutaj trwał trend spadkowy. Jak zwykle, nie? Ja zawsze analizę zaczynam od analizy trendu, bo dla mnie trend jest najważniejszy. I już mam pierwszą strefę, która będzie mi po prostu budowała jakąś potencjalną podaż. Tylko mówimy tutaj o interwale miesięcznym, więc ewentualnie, gdyby tutaj dobili do tego miejsca, ja bym szukał ataku po nowy dołek. Zgodnie z obowiązującym trendem. Natomiast tutaj widzimy, że cena od dłuższego czasu nam się dosyć mocno akumuluje. Zobaczmy, czy my mamy tutaj jakąś strukturkę. To było głęboko. Tu już mogliśmy dostać korektę nieregularną. Ale tutaj jeszcze naruszyli ten dołek, więc na ten moment mamy jeden i głębokie A. Więc ewentualnie, jakby mi teraz wrócili do tego miejsca, to tu bym szukał zakończenia korekty płaskiej. Popyt fala numer 2. I wtedy. To tak z dużego interwału, mówimy o interwale miesięcznym, prawda? Ale ja wyznaczam, lubię sobie takie strefy wyznaczeń, bo ja wtedy sobie zejdę na interwał tygodniowy bądź dniowy i szukam jakiejś okazji z tego interwału, tak? Już wiem, że tutaj mam jakąś szerszą strefę, więc jak mi cena teraz by zjechała do dołu, tu pokluczyła, może narysowała jakąś akumulację, ja bym wtedy wskakiwał w ten walor. Tak, na długi, długi termin, tak jak to zrobiłem
kilka tygodni temu na dolarze do Australijczyka. Tam była podobna sytuacja. Z globalnego punktu widzenia zakończenie korekty płaskiej. Już wam pokażę. Tutaj. Chwila cena pokluczyła, dostaliśmy sygnał, test, ja jestem w pozycji i czekam na dalszy rozwój. Tak bym zabrał się dokładnie tak samo za ten walor. Na ten moment ja bym czekał. Czekałbym z dużego interwału, żeby tutaj ewentualnie dołączyć do tego. Ale to mówimy o długim, długim terminie. Tutaj na tym potencjalnym B, bo to jest potencjalne B, ono jeszcze się nie wydarzyło. Ja nie mam pewności, że to jest faktycznie B i tutaj nas nic więcej nie czeka. Obserwowałbym, jak wygląda ten trend tu. A ten trend tu wygląda w taki sposób. Więc na interwale tygodniowym mamy jeszcze tutaj strefę popytową. Więc jakby cena mi tutaj zjechała, to jeszcze tutaj bym szukał ewentualnie pozycji na long. Też jakbym dostał tutaj czytelny sygnał na interwale tygodniowym. Tak? No ale jest też takie ryzyko, że cena to miejsce puści, bo to jest analiza z niższego interwału i dojedziemy do tego mocniejszego miejsca i stąd dopiero pojedziemy do góry. Takie jest ryzyko takiej analizy. Tak więc co kto lubi, nie? To takie miejsca z niższego interwału jest po prostu, im niższy interwał, tym słabsza analiza. Tak samo moglibyśmy zejść sobie teraz tutaj na dniówkę i na dniówce czegoś szukać. Tak samo zaczynamy jak zwykle trend. Jedzie sobie on w taki sposób na ten moment. Tutaj dopóki nie wybiją tego dołka, to tu mamy jakiś ruch wzrostowy. I tu zaczęła się też znowu konsolidacja. Więc jak się zaczynają takie konsolidacje, ja takich miejsc nie handluję, bo to jest strata czasu. Bo oni mogą teraz z tego miejsca równie dobrze pójść do góry albo pójść w dół. Ja tego nie wiem. Tu mieliśmy jeszcze korektę jakąś 1 do 1. Weszli w 1 do 1 dosyć głęboko. Pojechali do góry. Teraz pytanie moje jest takie. Czy tu wybili dołek? Czy tu wybili wierzchołek nowy? Nie było siły. Więc pojechali tutaj do dołu i kluczą. Tworząc tam jakiś trójkąt. No to jak ja widzę jakiś tam trójkąt, to mówię wam. Mi się już nie chce tutaj nawet być. Bo to takie miejsce, jesteśmy w połowie, no może nie powiedziałbym w połowie, ale jesteśmy w górnym miejscu tego wykresu, więc pakowanie mi się na long jest dosyć słabo, słabą opcją. Z drugiej strony pakowanie mi się na short tutaj też jest słabe, bo zaraz pod tym miejscem mam kolejną strefę na long. Więc w tym momencie ja bym sobie taki handel odpuścił, chyba żebym dostał tutaj silny sygnał do góry. I wtedy dopiero gdzieś na test próbować dalej dołączać do dalszych wzrostów. Tak więc na ten moment z dużego interwału bym po prostu siedział i czekał, aż osiągnie nam wartość 1,92 za jednego funta brytyjskiego. Tak bym to widział. Dobra, porysowałem trochę tych kresek. Ja mam nadzieję, że wam się podobało. Mówię, uważajcie u nas na grupie, na różnych skamerów. I takich, którzy się ogłaszają z jakimiś niebywałymi zyskami, jakąś magiczną metodą. I tak samo, jeśli chodzi o ludzi podszywających się pod nas. Po prostu prośba o uwagę, żeby ci ludzie nie sprawili wam żadnej krzywdy. Ja wam serdecznie dziękuję za dzisiaj. Słyszymy się w czwartek. Mam nadzieję, że tym razem o godzinie 10. I co? Ja was serdecznie zapraszam do nas na grupę. Jak wam się podobało, zostawcie komentarz, może z prośbami na kolejny przegląd, co byście chcieli, żebym rzucił okiem. Ja z chęcią na to popatrzę. Zapraszam do kontaktu u nas na grupie. I co? Trzymajcie się. Ja wam życzę sukcesów na tych rynkach, bo ja wiem, że to wszystko jest po prostu kawał ciężkiego chleba. Trzymajcie się.